Ośrodek wypoczynkowy Niko Jeziorsko nad malowniczym i największym akwenem w województwie łódzkim. Do dyspozycji gości 20 w pełni wyposażonych domków sześcioosobowych z miejscami parkingowymi. Strefa spa z basenem, sauna i jacuzzi, wiata grillowa, strefa chillout i strefa rozrywki z salą klubową. Dla najmłodszych duży plac zabaw i największe w regionie dmuchane miasteczko. U nas skosztujesz pysznej ryby, zjesz domowy obiad, podziwiając przestrzeń z widokowego tarasu na dachu. Niko Jeziorsko to idealne miejsce na letni wypoczynek, kibicowanie zawodnikom Mistrzostw Świata skuterów wodnych i organizację wydarzeń. Spotkania rodzinne, event firmowy, zapewniamy profesjonalną oprawę i obsługę. Tyle dyscyplin, no szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Wectra. Mówisz? Masz. Kolor ma ogromne znaczenie w naszej kulturze. Od zawsze używaliśmy go odważnie. Sztukę łączenia kolorów opanowaliśmy do perfekcji. W mojej kolekcji Mazowia inspirowałam się tradycją Mazowsza, naszą kulturą. Kolekcję tworzy gama głębokich, nasyconych granatów, zieleni, rubinów, dzięki którym możemy tworzyć barwne przestrzenie. Mazowia to kolekcja o nas. Karolina Morawka-Gołąbek, dzień dobry Państwu. Zaczynamy piątkowe wiadomości z regionu, a oto co przygotowaliśmy na dziś. Z Sieradza wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy. Warta Sieradz kontra Pelikan Łowicz. Pomarańczowy dzień sportu. W czwartkowy poranek po raz 414 wyruszyła piesza pielgrzymka sieradzka na Jasną Górę. Około 600 sieradzkich pątników wyruszyło w czwartkowy poranek w pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Do pokonania mają 116 km. Do takiej wędrówki należy się odpowiednio przygotować. Może o przygotowaniu, bo ja właśnie ciekawa jestem, jak się przygotować do takiej wędrówki. Ja się przygotowywałam długo, a córka to wróciła po pierwszej w nocy dzisiaj i właśnie wykupiła z urlopu. Idzie. Myślę, że buty są tutaj ważne, tak, bardzo istotne. Oczywiście, ale no tak, ale to przecież nie wszystko. Co macie Panie w plecakach? W plecakach co mam? Przede wszystkim wodę. No, przede wszystkim wodę. Czapki. Na słońce czapki. To zawsze trzeba mieć przy sobie. No i do jedzenia, no wiadomo, że trzeba wynieść. Oczywiście różaniec, tak. No. Jestem przez biskupa podpisany, mam dokument, społecznym koordynatorem pielgrzymki sieradzkiej. To czyli wszystkie sprawy, które są i woda, i znaczki, to wszystko należy do mnie. Ale czy to jest jakaś taka wewnętrzna potrzeba, proszę mi powiedzieć? Tak. Wewnętrzna potrzeba. 22 razy. Ojej. A która taka pielgrzymka, która edycja zapisała się najmilej, najlepiej w Państwa? 78 rok. A co się stało w tym roku? Wtedy szedłem na pieszo. Ksiądz Infant Leśniowski uzyskał zgodę, że sieradcy ministranci obsługiwali mszę świętą odprawianą przez Karola Wojtyłę. Kazanie miał prymas Wyszyński i nasz infuat na samym szczycie, nie było jeszcze platformy, na samym szczycie służyliśmy w sierpniu 26, a w październiku został papieżem. Mam zdjęcia z tej okazji. Naucz nas modlić się. To hasło tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Z tym wezwaniem kierujemy się właśnie do świętego Józefa, aby on, postrach duchów piekielnych, patron wspólnot rodzinnych, patron Kościoła katolickiego, nauczył nas modlić się. My będziemy się pątników pytać o to, dlaczego zdecydowali się na udział w pielgrzymce, ale proszę powiedzieć, czym ona jest w takim właśnie znaczeniu duchowym dla osób pielgrzymujących? Ja myślę, że pielgrzymka to czas, gdzie łaska Boża wlewa się w nasze życie. I łaska Boża
wybiera, znajduje właśnie takich ludzi i znajduje taki sposób, że właśnie tylko przez drogę, przez pątnictwo, przez pielgrzymowanie może do nich dotrzeć. Niektórzy idą już 30, 40, może 50 raz. Widać, że się nie udało tamtym razem, ale może teraz ta łaska Boża więcej zrobi rabanu, więcej postawi na nogi, bardziej wypoziomuje. Właśnie tak działa łaska Boża. W sposób nieprzewidywalny zaprasza, wyławia i po prostu w drogę. Po drugie, pielgrzymka to również jest to czas, kiedy człowiek staje się znakiem miłosierdzia, staje się drogą do drugiego człowieka, drogą pełną miłości. Dlatego też ufajmy, że nasi pielgrzymi wrócą z wielką nadzieją w sercu, że można budować więź społeczną, budować więź rodzinną, wspólnotę Kościoła jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze większym zachwytem. Dotarcie na własnych nogach do Częstochowy to duży wysiłek. Pielgrzymi maszerują bez względu na warunki, deszcz, wiatr czy skwar. Dlatego pielgrzymka wymaga bez wątpienia zaangażowania fizycznego, ale przede wszystkim angażuje duchowo. Pątnicy wędrują na Jasną Górę z intencjami własnymi, rodziny lub przyjaciół. Każdy ma swoje intencje i swoje powody. Tak już jest, że trzeba iść. Przychodzi 22 sierpnia. No i tak już jest. Sieradzka pielgrzymka dotrze do Częstochowy w niedzielę. Do Sieradza powróci wieczorem w następny czwartek. Nawet nie zimny, a lodowaty prysznic otrzymali piłkarze Sieradzkiej Warty. W środowym spotkaniu czwartej kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej biało-zieloni ulegli Pelikanowi Łowicz aż 0-5. W meczu czwartej kolejki BetClick trzeciej ligi grupy pierwszej Warta Sieradz podejmowała Pelikana Łowicz. Przed tym spotkaniem goście zamykali tabelę i jako jedyni mieli zerowy dorobek punktowy. Rozpoczęliśmy spotkanie Warta Sieradz, Pelikan Łowicz.
Warta bardzo szybko straciła bramkę. Już w trzeciej minucie dośrodkowanie wykończył głową Adrian Olpiński. W trzeciej minucie gol 1-0 dla Pelikana Łowicz, a strzelcem gola z numerem 7 Adrian Olpiński. 10 minut później goście wykorzystali błędy w szeregach Śradzan, a nowego golkipera biało-zielonych Mykitę Zełenskiego pokonał Piotr Basiuk. W 13 minucie gol i 2-0 dla Pelikana Łowicz, a strzelcem gola z numerem 10 Piotr Basiuk. Po 16 minutach było już 0-3. Tym razem do siatki gospodarzy trafił Patryk Czarnowski. W 16 minucie gol i 3-0 dla Pelikana. Gola strzelił z numerem 9 Patryk Czarnowski. Przez pozostałe pół godziny obie drużyny szukały swoich szans, jednak bezskutecznie i do przerwy Pelikan prowadził 0-3. Po przerwie gra Warty nieco się ożywiła. Zespół Krzysztofa Orzeszka kreował kolejne akcje, jednak były bramkarz Śradzan Mateusz Wlazłowski i obrońcy Pelikana byli czujni. W 73 minucie było już 0-4. Wprawdzie Mikita Zeleński obronił strzał Adriana Olbińskiego, jednak przy dobitce Marka Grądzkiego był już bezradny. W 73 minucie gol na 4-0 dla Pelikana Łowicza. 8 minut później piątą bramkę dla Pelikana po strzele z dystansu strzelił Bartosz Woder. W 81 minucie 5-0 dla Pelikana Łowicza. Więcej bramek nie było i Warta Śradz uległa Pelikanowi Łowicz aż 0-5. Przede wszystkim zrealizowaliśmy plan taki, jaki mieliśmy. Praktycznie można powiedzieć, że po 20 minutach było 3-0 i kibice pewnie już tam dubali w nosie, ale ja już pamiętam mecze na wiosnę z Wartą, gdzie było 3-0 tak samo i 3-2. Za chwilę Warta doskoczyła i druga połówka była nerwowa. Pamiętam kiedyś tutaj mecz, gdzie też wygrywaliśmy 3-0 i też było 3-2, więc w przerwie uczulałem na to zespół, żebyśmy nie zeszli z tego tempa i z tego pomysłu i z realizacji planu. Cisną mi się naprawdę niecenzuralne słowa na usta i nie wypada, żeby ich tutaj używać względem tego, co się wydarzyło na boisku, tego jak zaprezentowaliśmy się, jakie błędy popełnialiśmy indywidualne, jak to po prostu się poukładało na boisku. Także z mojej strony chyba tyle. Mogę przeprosić tylko kibiców jeszcze raz za to, że musieli przyjść i zobaczyć taką żenadę w wykonaniu Warty Śradz. Ja uważam, że moim zawodnikom zabrakło przede wszystkim wiary w to, że bez względu na to, co się wydarzy na boisku, bo co prawda dostaliśmy bardzo szybko bramki po bardzo prostych błędach, bardzo prostych. To nie jest tak, że tutaj po stronie Pelikana była jakaś wielka dominacja i Pelikan stworzył 10 tych sytuacji. My pod presją wielką nie potrafiliśmy wyjść spod bramki, agresywnie grali, tylko po prostu my popełniliśmy błędy indywidualne, więc jeżeli nie będziemy popełniać błędów indywidualnych, uważam, że spokojnie poradzimy sobie z każdym przeciwnikiem. Po 4 meczach Warta z 4 punktami zajmuje 15 miejsce w tabeli. W następnej kolejce biało-zieloni zagrają w Nowym Dworze Mazowieckim ze Świtem. Kolejny mecz w Śradzu w sobotę 31 sierpnia o godzinie 17. Warta podejmie Wisłę 2 Płock. A teraz przypomnimy Państwu Pomarańczowy Dzień Sportu. Wydarzenie, które odbyło się pod koniec lipca, przyciągnęło na start niemal 600 biegaczy. Rozegrano kilka zawodów. Biały Most Wantowy nad rzeką Wartą to nie tylko wizytówka Śradza, ale też start i meta biegów, które odbyły się w ramach Pomarańczowego Dnia Sportu. We wszystkich konkurencjach zaplanowanych przez Rai Sport Active na linię startu zgłosiło się niemal 500 biegaczy. Niemal połowa z nich to dzieci. To dzisiaj faktycznie dopisały najbardziej dzieciaki, ale też powiem, że my z tego akurat najbardziej się cieszymy, bo to jest najbardziej wdzięczna, że tak powiem, dyscyplina, kiedy widzimy na starcie 100-200 dzieci, bo 230 zadeklarowało swój start w biegu rodzinnym. Mamy później biegi na 5 km, mamy na 10 km, mamy Nordic Walking. Mamy oczywiście maraton pływacki między mostami rzeki Warty, który teraz trudno nazwać maratonem pływackim. Umówmy się, że poziom wody już nie pozwala na jakieś tam swobodne pływanie. Pomarańczowy Dzień Sportu, co wszyscy podkreślali, to przede wszystkim atmosfera. Oprócz biegów był także pokaz karate, futbolu amerykańskiego oraz piłka nożna plażowa dla dzieci.
Do Sieradza przyjechali uczestnicy z całego województwa łódzkiego. W skrócie, było rodzinnie. Ukończyć, bo w sumie to był spontan, zapisałem się 10 minut temu. Taki pierwszy bieg? Nie, w ogóle to już biegałem na piątkę, na dziesiątkę, no ale tej trasy jeszcze nie znam, więc zobaczymy jak będzie. Ale pogoda jest fajna, nie jest gorąco, da się oddychać, więc liczę, że będzie dobrze. Z całą rodziną, tam już się rozgrzewają. Czyli tak rodzinnie biegniecie? Jak najbardziej tak. Najpierw biegniemy w biegu rodzinnym, no później ja już sobie indywidualnie dyszkę. My od dłuższego czasu właśnie bawimy się w biegi, więc szukamy takich eventów w okolicy Łodzi, bo jesteśmy z Łodzi, a że mamy rodzinę w Sieradzu, więc wybór był prosty, dlatego biegniemy dzisiaj. Cel, jeśli o mnie chodzi, bo o dzieciaków, które będą startować za chwilę, to żeby dobiec, a mój poniżej 50 minut. A o jakim dystansie mówimy? O 10 kilometrach. Pierwszy raz Pani tutaj bierze udział? Tutaj tak. W zasadzie od półtora roku biegam i tak cyklicznie biorę udział w biegach. I tak naprawdę z racji tego, że już z Rajsportem któryś raz z rzędu, więc tak po prostu. Ciężko jest tak zacząć? Od marszu, od krótkich dystansów i od wolnego biegania, tak naprawdę. Ale z czasem idzie się przyzwyczaić. Dokładnie. Dzisiaj dojść. Dojść, zrealizować cel. Jestem tutaj już drugi rok z rzędu. Wiem, jaki był czas w zeszłym roku, w tym roku chcę go pobić o 5 minut. Szansa jest, przygotowanie mocne jest, więc trzymajcie kciuki. I co Panią skłania, żeby tutaj brać udział w pobrańczym dniu sportu w zawodach marszu Nordic Walking? Przede wszystkim spotkanie ze znajomymi, pozytywne wibracje, niesamowite okoliczności przyrody i to, że sport to zdrowie i każdy powinien ruszyć się z kanapy i nawet w taką pogodę jak dziś być z nami. Jeżeli chodzi o technikę marszu Nordic Walking, to przy niej pracuje 92% mięśni. Polecam zgłosić się w swojej lokalizacji do jakiegoś instruktora, który pokaże dokładnie, jak prawidłowo chodzić, gdyż tak naprawdę zarówno od pracy stóp po pracę nadgarstka wszystko jest istotne i tylko tak możemy sobie poprawić zarówno wydolność, wydajność, jak i wysmuklić swoją sylwetkę. W rodzinnym biegu będziemy startować, tak normalnie będziemy. Wszyscy w rodzinie startujecie? Tak. Babce i wnukie. Mhm. I co Was skłoniło, żeby tutaj przyjechać do Sieradza na te zawody? A my tu mieszkamy teraz. I po prostu my zachcieliśmy zrobić zabieg, że lubimy biegać. I to już. Myślę, to nie włączymy. Już. Taka jest. Dzisiaj planuję zejść poniżej 37 minut na dystansie 10 km. Pierwszy raz tutaj startujesz w tej imprezie? Tak, w pomarańczym dniu sportu pierwszy raz. I co Cię skłoniło, żeby wziąć udział? No, powiem szczerze, zacząłem jakoś pół roku temu biegać, wyniki coraz bardziej się poprawiały, zaczęło mi to sprawiać coraz większą przyjemność i myślę, że dzisiaj jestem w stanie pokazać swoje i nawet może znaleźć się na podium. Początki, jeżeli chodzi o rozpoczęcie biegania, są tu trudne? No, myślę, że na początku trzeba trochę takiej zawziętości, walki z samym sobą. Jak ja na przykład zaczynałem, ważyłem też 15 kg więcej, więc trochę musiałem zrzucić, więc dieta odpowiednia, troszkę takiego rygoru walki i myślę, że można dojść do wszystkiego. Przyjechaliśmy tu razem z rodziną, z żoną i z synem, właśnie po to, żeby fajnie spędzić czas, żeby się pobawić, żeby też aktywnie, powiedzmy, spędzić tę niedzielę. Akurat dla mnie to jest końcówka urlopu. Fajna impreza, dużo ludzi, dużo pozytywnej energii. To mnie właśnie skłoniło do tego, żeby tu przyjechać. Jestem tutaj po raz pierwszy, chociaż z kijkami, bo w tej dyscyplinie w Nordic Walking będziemy z żoną i synem uczestniczyć. Już startowaliśmy od pewnego czasu i to jest kolejna impreza, ale pierwsza w Sieradzu. Nordic Walking jest trudny tak z początku, wymagający. Jak to wygląda? Raczej nie. Wystarczy po prostu zaopatrzyć się w kijki, wystarczą chęci i w drogę. Dobra zabawa. Chyba tak. Tak, towarzystwo, dobra zabawa. Trenujemy. Co jeszcze? Lubimy po prostu to. Dlatego tu jesteśmy. Pierwszy raz tutaj jesteście? Ja tak. Ja też. Tak. I w jakim biegu uczestniczycie? Na 5 km. Biegniemy na 5 km. Cel na dzisiaj? Przebiec 30 minut! 30 minut. Taki jest cel. Taki jest cel. Tak. Jako pierwsze wystartowały dzieci oraz ich opiekunowie. Bieg rodzinny odbył się na krótkim dystansie.
Jak się biegało? Dobrze. Dobrze. Ciężko było? Tak średnio. Kamyków dużo? Dużo kamyków. Mhm. Powiedz mi, jak ci się biegało? Super. Trudna, ciężko się biegało tutaj po takiej? Trochę. Kamyków dużo, nie? Mhm. I piasek. Ciężko. Trasa była dosyć wymagająca. Kamienie, pod górkę, podwał z górki, więc nie było lekko. Co was skłoniło, żeby wziąć udział tutaj w biegu? To już kolejny bieg z rzędu, w którym bierzemy udział. Zaczęło się od męża, który gdzieś tam w biegach tutaj okolicznych bierze udział. No i pomyśleliśmy, że dzieciaki chcielibyśmy też zarazić taką pasją do sportu, do aktywnego spędzania czasu, więc była okazja, byliśmy tutaj na miejscu, także skorzystaliśmy. 77, chyba szczęśliwy numer. Zdecydowanie, myślę, że to ma szczęśliwe znaczenie i przesłanie. Była taka fajna przygoda. A trasa jak? No trasa była trochę długa, ale za to było warto, no bo chociaż była fajna zabawa. Kamieni na pewno dużo było? No było dużo kamieni, ale ja na nie nie wchodziłam. Aha, miałaś. Tak. I dlaczego chciałaś wziąć udział w biegu? Dlaczego chciałaś tutaj pobiegać? Bo bardzo lubię sport. A bieganie? Bardzo. Imprezę oceniam bardzo dobrze. Cieszę się, że takie imprezy w Sieradzu organizujemy, bo co by nie było, jestem jednym ze współorganizatorów tak naprawdę tej imprezy, bo w sumie z Michałem reaktywowaliśmy pierwszy maraton. Może teraz już im tak nie pomagam aktywnie jak kiedyś, ale cały czas ich wspieram i cieszę się, że takie imprezy mogą się razu powstawać. Potem minuta po minucie ruszyły kolejne biegi, tym razem dorosłych. Najpierw wystartowali uczestnicy biegu na 5 km, potem ruszyli biegać na 10 km. Na sam koniec ruszył marsz Nordic Walking. W dniach 22-23 sierpnia odbywają się drugie ogólnopolskie targi ziemniaczane, gdzie jednym z wiodących wystawców jest firma Agrostat z Równej, będąca czołowym producentem i dystrybutorem warzyw na polskim i zagranicznym rynku. Organizator wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Polski Ziemniak, tegoroczną edycję zorganizował w miejscowości Sepno w Wielkopolsce na terenie gospodarstwa Top Farms Wielkopolska. Niezaprzeczalnym atutem imprezy jest skupienie wszystkich hodowli ziemniaka obecnych na naszym rynku, krajowych i zagranicznych. Prezentują one w sumie aż 86 odmian wszystkich typów, czyli jadalnych, skrobiowych i przemysłowych. Podczas tegorocznej edycji targów można przyjrzeć się z bliska skuteczności działania 12 programów ochrony i nawożenia ziemniaka. Bardzo ważnym elementem imprezy jest pokaz maszyn do zbioru, transportu i przeładunku ziemniaka. Firma Agrosat, pochodząca z powiatu sieradzkiego, promuje ziemniaki i inne warzywa z naszego regionu oraz umożliwia zawarcie polskim producentom kontraktów handlowych. Tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Zapraszam teraz na relację z koncertu i wystawy w Dworze w Kalinowej. Powtórzymy również relację z dożynek województwa łódzkiego w Spale w gminie Inowłódz. Na kolejny program zapraszam już w poniedziałek. Życzę Państwu słonecznego i udanego weekendu. Thank you.
Weekend zapowiada się bardzo upalnie i słonecznie. W sobotę przez cały dzień będzie bezchmurne niebo. Temperatura od 19 do 31 stopni. Identycznie będzie również w niedzielę, bo również nie ma co spodziewać się chmur, a słońce będzie nam towarzyszyć przez cały dzień. Termometry pokażą od 16 do 31 stopni. Z kolei w poniedziałek chmur przybędzie, ale nie powinno padać. W porównaniu z weekendem ochłodzi się. Słupki rtęci wskażą od 15 do 22 stopni. Wiatr nie przekroczy 25 km na godzinę. Biometr niekorzystny. Potem 31 sierpnia gmina Sieradz zaprasza na dożynki gminno-parafialne. W tym roku gospodarzem tegorocznego święta plunów będzie Dąbrowa Wielka i teren miejscowej szkoły podstawowej. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą polową w intencji rolników. W dalszej części programu oczywiście ceremoniał dożynkowy, czyli przekazanie chleba i wieńca oraz obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu obrzędowego Hojne. Następnie część artystyczna i występ kapeli Pożarniki oraz lokalnych ludowych zespołów śpiewaczych. Oprócz tego na odwiedzających czekać będzie supa z kotła, pokazy wozów bojowych OSP Ruda i Hojne, będą też animacje i dmuchańce dla dzieci. Gwiazdą wieczoru będzie disco polowy zespół MIG. Początek koncertu o godzinie 18. Sobota, 31 sierpnia, dożynki gminno-parafialne, Dąbrowa Wielka, gmina Sieradz. Siódmego lipca w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym w Kalinowej spotkali się artyści, malarze, rzeźbiarze, muzycy i miłośnicy sztuki. Dlaczego właśnie tutaj? Bo przeznaczeniem dworu w Kalinowej w zamyśle jego właścicieli jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Budynku utrwalonego w operze Stanisława Moniuszki Straszny Dwór. A sam ten fakt już zobowiązuje. Dwór dzięki staraniom właścicieli stał się miejscem pamięci o Stanisławie Moniuszce i Adamie Asnyku. Zakochał się tutaj po raz pierwszy w swoim życiu w starszej od siebie o 2 lata dziewczynie, Walerii. Ona niestety tego nie chciała. Niemniej powstał piękny wiersz na podstawie właśnie tego przeżycia, które tutaj przeżył Asnyk. Ale oczywiście nie tylko twórczość tych wielkich i znanych znalazła w dworze swoje miejsce. Znajdują się tu dzieła pisarzy, poetów, malarzy opiewających piękno regionu. Lipcowe spotkanie ze sztuką, inicjatywa Anny Wróbel, organizatorki wydarzenia, miała na celu przybliżenie tej twórczości artystycznej mieszkańcom. Serdecznie witam też przede wszystkim spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia. Niezwykłą duszę, która jest pomysłodawczynią, jak wiecie, tego spotkania. Osobę, która stworzyła i tworzy nieustająco tutaj w Kalinowej. Rok rocznie, bo inaczej tego chyba nazwać nie można, więc jest to cykliczna już impreza. W letnim wydaniu spotkania ze sztuką. Właśnie rozpoczyna koncert Chór Harfa z Błaszek, a w dworze wystawy malarskie, przed dworem wystawy rzeźbiarskie spotkania ze sztuką. Dlaczego warto je organizować? No cóż, sama jestem pasjonatką właśnie malarstwa, właśnie opery i chcielibyśmy właśnie poprzez to miejsce, które udostępniamy, jakby przybliżyć te dziedziny sztuki innej publiczności, taka, która na przykład właśnie może nie zamierza pojechać do Łodzi, może nie zamierza pojechać do Warszawy. To nie pierwsze spotkanie ze sztuką. Organizowane są tutaj one cyklicznie. Cieszą się zainteresowaniem? Tak, nawet w jednym roku mieliśmy naprawdę totalne załamanie pogody i byłam cudownie zaskoczona, że goście zechcieli do nas przyjechać wówczas. Więc z roku na rok jakby jest tej publiczności więcej, z czego się bardzo cieszymy i oczywiście zapraszamy do Kalinowej. A artyści chętnie współpracują, chętnie przyjeżdżają? Tak, nawet jesteśmy też bardzo mile zaskoczeni, bo w zasadzie na następny rok już też mamy pewne ustalenie odnośnie tego, co będzie w repertuarze tutaj
koncertu i wystaw, które się będą miały miejsce tutaj w dworze w Kalinowej. Przyjrzyjmy się tegorocznej edycji. Spotkanie ze sztuką rozpoczął wernisaż wystawy obrazów i rzeźby. Swoje dzieła zaprezentowało kilku artystów. Józef Banasiewicz, malarz, rzeźbiarz i animator kultury mieszkający w Wojkowie. Kinga Howard, mieszkająca w Monachium i Roman Wrześkiewicz, pochodzący ze Zgierza, autorzy prac malowanych subtelnymi pastelami. Oraz Ryszard Opolski z Wrocławia, artysta-rzeźbiarz. Z największym zainteresowaniem spotkała się wystawa Zbigniewa Gawrycha, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. W Kalinowej można było podziwiać jego największe dzieła, udostępnione przez placówki kulturalne, m.in. sieradzkie BWA i prywatnych kolekcjonerów sztuki. Największą inspiracją jest dla mnie twórczość innych artystów. I tutaj chciałbym powiedzieć, że malarze oglądają naturę nie swoimi oczyma, ale oczyma innych artystów. Inspirują się dziełami sztuki innych artystów i jest to jak gdyby stały ciąg. Nie byłoby Rembrandta, gdyby nie Caravaggio, nie byłoby impresjonistów, gdyby nie wcześniejsze ruchy. Także jest to stały cykl, w którym artyści się wzajemnie inspirują i w którym wzajemnie tworzą dla siebie źródło inspiracji, źródło tworzenia. Oglądam pańskie obrazy i tak się zastanawiam, czyje emocje pan przelewa na płótno? Swoje czy osoby, którą pan maluje? Malowanie to jest relacja między głową a sercem. Jeżeli ta relacja zostanie zachwiana, wówczas rodzi się problem. I stąd... No tak to działa. Czyli i rozum, i świadomość, i emocje, i serce. Co chce pan przekazać przez swoją twórczość? W tej chwili zmierzam w kierunku, który jest bardzo zobiektywizowany, także jest to przekaz tylko czysto warsztatowy. Natomiast we wcześniejszych pracach rzeczywiście ten rodzaj przekazu był głębszy, czyli to, co nazywamy ikonografią, rodzajem scenariusza w obrazie, było dla mnie istotne. Mój stosunek do świata, mój stosunek do sztuki, mój stosunek do warsztatu artystycznego, traktuję to jako całość. Teraz koncentruje się pan, mówi warsztat, tak? To są portrety? To są portrety, głównie maluję tylko na zamówienie. No i staram się realizować w miarę możliwości zapotrzebowania odbiorcy. Tak jak wspomniałem, jeżeli czują się poruszeni tym, co namalowałem, a portret jest... rodzajem malowania, który jest dość specyficzny, to dla mnie wtedy jest satysfakcja. Pieniądze w tym momencie nie mają dla mnie najmniejszego znaczenia. Które emocje są takie najsilniejsze i takim najlepszym motywatorem do twórczości? To, kiedy nabywca odbiera obraz i ze wzruszeniem mówi do mnie, czy ja mogę pana uściskać. Podczas wydarzenia swoją premierę miała książka Pałace i dwory ziemi sieradzkiej. O procesie jej tworzenia opowiedzieli podczas autorskiego spotkania autorzy Anna Wróbel i Marek Gaworski. Jak wyglądała praca nad tą książką? Co was tutaj najbardziej, na czym się potknęliście? Bo to są rzeczy zawsze ciekawe. A co spowodowało, że nagle doznaliście, nie wiem, erupcji emocji, że wow, to właśnie to warto było? Ta współpraca w ogóle była bardzo ciekawa, ze względu na to, że dzieli nas bliżej od siebie jakieś 200 km. No, Marku, przepraszam, ty z Opolskiego, z Opola. Tak, ja mieszkam w Strzelcach Opolskich, więc to jest prawie 200 km od Kalinowej. No i ta współpraca była taka na początku, jak dzieli nas tych parę kilometrów, to tak, ja tu zrobię, ty coś zrobisz, a może później, a zrobiłeś coś, no nie, a ty coś tam zrobiłem. No ale w pewnym momencie trzeba było już tak wziąć się na siebie, no i te nasze telefony już przestały być takie miłe. Ośmielałam się dzwonić i panie Marku, no nie to zdjęcie, weźmy jakieś inne i proponowałam coś. No więc, i potrafił nawet 3 razy zmieniać, więc chwała mu to za to, że miał cierpliwość do mnie. Mury tych dawnych budowli mają swoją duszę, mają swoje opowieści, które warto opowiadać. Czy to też dlatego powstała książka, której pani była współautorką? Tak, jakby tutaj chcieliśmy przybliżyć wiedzę o dworach, pałacach ziemi sieradzkiej.
Ukazywały się tego typu publikacje też wcześniej, może nie tak kompleksowe, nie z takim wachlarzem zdjęć, więc zrobiliśmy to w formie takiego powiększonego albumu z pięknymi zdjęciami i no i właśnie, i żeby w łatwy sposób ktoś sobie mógł wziąć taką książkę i sobie na przykład zacząć zwiedzać polskie, ale sieradzkie dwory, które też są ciekawe, bo szukamy tych atrakcji gdzieś daleko, wyjeżdżamy właśnie czasami za granicę, żeby tam zobaczyć jakieś obiekty. Niemniej nie mamy czasem może nawet świadomości, tudzież nie wiemy, że one są tak piękne i dlatego być może nie odwiedzamy tych naszych, rodzimych. A to jest taka część naszego dziedzictwa narodowego i warto też poznać taką najbliższą lokalną. Jak wyglądało gromadzenie informacji, zdjęć do tego albumu? To jest ciekawa sprawa. Znaczy, to trwa kilka lat. To się nie dzieje, powiedzmy, na przełomie, powiedzmy, jakiegoś tam krótkiego okresu czasu. Zaraz po napisaniu mojej pierwszej książki zaczęłam zbierać materiały, no właśnie, żeby w szerszym zakresie pokazać właśnie dwory i pałace ziemi sieradzkiej. Szuka się w różny sposób. Przy okazji tego, że studiuję co jakiś czas, w sensie, że na kolejnych jakichś tam studiach podyplomowych w Warszawie, więc zaglądałam do Biblioteki Narodowej, do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i w różne też inne miejsca. Należy też się spotykać z właścicielami dworów. I tak naprawdę wówczas to opowiadanie o dworze przybiera taką formę jakby wczucia się w atmosferę tego dworu poprzez chodzenie po ogrodzie, chodzenie po wewnątrz dworu, kontemplowanie fresków, które tam są na ścianach i słuchanie opowieści właścicieli obecnych. Często nawet też docieraliśmy do właścicieli poprzednich, którzy gdzieś może w odleglejszych latach też byli właścicielami tych dworów. To były naprawdę przemiłe spotkania i naprawdę wielogodzinne. Takie stare zdjęcia pozyskowaliśmy z ksiąg parafialnych, z ksiąg szkolnych, więc no, ten wachlarz doświadczeń związanych tutaj jakby z pozyskiwaniem materiałów no był bardzo interesujący i taki bardzo wciągający, taki, że w zasadzie można byłoby tylko się na tym skupić, już nie myśleć o niczym innym dookoła. Spotkanie z malarstwem, rzeźbą, książką, a także muzyką, tańcem i śpiewem. Pierwsze dźwięki zaintonował chór Harfa z Błaszek. Po nim Crème de la Crème, koncert w wykonaniu gwiazd estrady. Wystąpili Mirosław Niewiadomski, Dominika Kobalczyk, Małgorzata Mieszkiewicz i Ziemowit Wojtczak. Artystom akompaniował na fortepianie Bogusław Pikała. Koncert poprowadził z dużą werwą i poczuciem humoru Jerzy Wolniak. Spotkanie ze sztuką. Kolejny raz tutaj przy pięknym dworze w Kalinowej. Czy pan jako artysta, tak długo już związany ze sceną teatralną, ze sceną muzyczną, uważa, że takie spotkania są potrzebne? Ale oczywiście, że tak, anturaż jest odpowiedni, wspaniały. Zresztą ja kocham, uwielbiam historię i wszystko, co się wiąże z poprzednim czasem, a kocham najbardziej średniowiecze, chociaż ten XVII wiek, XVIII też jest interesujący bardzo. A muzyka powinna wszędzie mieć miejsce, zwłaszcza w tym miejscu. I do takich niedużych miejscowości należy dotrzeć i to jest w pewnym sensie edukacja, prawda?
więc to jest potrzebne. A czy pan uważa, że łatwo jest dotrzeć do umysłów i do serc mieszkańców? Z taką muzyką? Zależy, w jaki sposób się ją podaje. Jeżeli się ją podaje w sposób lekki, to jest do przyjęcia, ale czasami przychodzą panowie, panie, że teraz będzie Moniuszko, taka, otworu śpiewa ten i ten, do widzenia. Prawda, słucha takie zapowiedzi sztywne, nie. Mnie się udało mieć taki stosunek do publiczności, który tworzy atmosferę taką kominkową, domową. Opowiadam delikatne dowcipy związane z muzyką klasyczną, z muzyką, z artystami, a jak również takie inne, żydowskie uwielbiam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczyny całą chcę. Niech przyznam się, o jednej tylko święty kochać chcę. Bo ta jedyna, słodkie usta, ma dziewczyna i czary zna. Odnośnie tego koncertu, który będzie za jakąś godzinkę, jak on będzie się wpisywać w to, co się tutaj dzieje, w ten dworek, to otoczenie? Kazio Kowalski, świętej pamięci, mój przyjaciel, z którym studiowaliśmy razem. Zaczęliśmy od znajomości w czasach big beatowych, a potem jeździliśmy razem na koncerty, razem z pianistą, który dzisiaj będzie. Też byłym dyrektorem teatru, prorektorem Akademii Muzycznej w Łodzi z Bogusiem Pikałą. Wiem, że straszny dwój był w Kalinowie. Z tym, że naukowo Ziemowit Wojcia, który tu będzie śpiewał, profesor Akademii Muzycznej, z polecenia Ministerstwa Kultury i Sztuki opracował taką, a propos Moniuszki, niektóre rzeczy. No i to niestety nie jest prawda, ale nazwa tak. I to możemy przyjąć, że tutaj ten straszny dwór miał miejsce i to jest taki symbol, dlatego zaczniemy od Moniuszki. Państwo tu sobie zażyczyli, dlatego będzie fortepian i pierwsze cztery utwory to będą arie z opery Hrabina, Strasznego Dworu z Verbum Nobile, a potem zaczniemy tą lżejszą formę. Zaprosiłem wspaniałych kolegów i koleżanki, włącznie z koleżankami i kolegami z baletu, bo będzie i Kankan, i Zorba. Wystąpiły dwie pary baletowe z Teatru Wielkiego w Łodzi, z prawdziwą ucztą dla oczu i uszu. Nie taki straszny dwór w Kalinowej. Na kolejne spotkanie ze sztuką zaprosi ponownie w przyszłym roku. Tysiące mieszkańców z terenu województwa łódzkiego podziękowało rolnikom za chleb z tegorocznych zbiorów. Dożynki województwa łódzkiego odbyły się w Spale, miejscu historycznym. To tutaj w 1927 roku za sprawą ówczesnego prezydenta Polski Ignacego Mościckiego po raz pierwszy zorganizowano Święto Plonów. Wydarzenie rozpoczęła polowa dziękczynna msza święta przy kościele w Spale, podczas której biskup łowicki ksiądz Wojciech Osial poświęcił wieńce dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z całego województwa. Dzisiaj, kiedy dziękujemy za chleb ten codzienny na stole, to pamiętamy o tym chlebie żywym. Chleb żywy, który daje życie ducha, który daje życie wieczne. To jest ten cud na cudy, bo w kawałku chleba przychodzi żywy Pan Jezus. Ja bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że na dożynkach jest modlitwa, że jest spotkanie z żywym chlebem. W tym roku zaprezentowano 24 wieńce, misternie zdobione naturalnymi elementami z plonów
pól i łąk. Najpiękniejszym okazał się wieniec koła gospodyń wiejskich z Sikucina w gminie Szadek w powiecie zduńskowolskim. Dożynki w Spale przyciągnęły tłumy mieszkańców województwa łódzkiego, a obok wielu gości przedstawicieli rządu, parlamentu, włodarzy powiatów, miast i gminy przybyli też turyści z całej Polski. W sumie kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczestników powitała marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Marszałek podkreślała znaczenie chleba w polskiej tradycji. Chleb, choć różni się w wielu kulturach, od wieków jest podstawą posiłków na całym świecie, ale nawet ten najbardziej wyszukany, ten najbardziej oryginalny w smaku, podawany w innych krajach, nie smakuje tak jak nasz polski, podkreślała i dziękowała rolnikom za ich codzienną, ciężką pracę. To smak dzieciństwa. Za tym chlebem, naszym powszednim, za jego kruszyną tęsknili poeci, tęsknią emigranci. To symbol naszej tradycji, kultury, polskości. To także symbol dożynek, które dziś świętujemy w Spale. Rolnicy, a Łódzkie to region rolniczy, zakończyli żniwa. Piękne kłosy zamieniły się właśnie w ten chleb, którym za chwilę będziemy się dzielić. To piękny, staropolski zwyczaj, oddający nasz szacunek zarówno do darów ziemi, jak i wobec bardzo trudnej i wymagającej pracy rolników, tych, którzy tę ziemię uprawiają. I ja teraz w imieniu całego zarządu województwa łódzkiego, ale też wszystkich mieszkańców regionu, dziękuję wszystkim, którzy żyją z tej ziemi. A ten rok nie był łatwy, więc tym bardziej doceniamy wasz wysiłek, waszą pokorę wobec przyrody, waszą siłę do walki o jak najlepsze plony i waszą miłość do tej ziemi. Zgodnie z tradycją odbyła się ceremonia dożynkowa, przekazanie dożynkowego chleba. Starostami dożynek byli Ewa Liśniewicz i Dariusz Pawlik z gminy Inowłódz. Złożyli go na ręce marszałka Joanny Skrzydlewskiej i wicemarszałka Piotra Wojtysiaka. Ci rozdzielili bochenek pomiędzy uczestników uroczystości. Rolnicy przyznają, że ten rok był rokiem trudnym. Wiosną wymroziło, latem wysuszyło, no i niestety jest tak, jak jest. Ciężko bardzo. Proszę mi powiedzieć, czy to, że ten rok, tak jak pani Ewa powiedziała, był trudny i ciężki, to zboże sypnęło dużo gorzej? Bo akurat tutaj w naszym terenie są takie niskie klasy ziemi, to ta słońce tak przypiekło, że dużo, dużo mniej zboża jest w ogóle. Nawet drugiego pokosu nie ma traw. Wszystko wyschło po prostu, dla bydła nie wiadomo, czy się ten rok przeżywa w takim stanie bydła, który ma w gospodarstwie, że się przytrzyma całą zimę. Po wielu latach wróciły dożynki wojewódzkie do Spały. To wspaniała historia i tradycja. Jesteście gospodarzami w tej nowej ery dla dożynek. Jak się pani dzisiaj czuje, niosąc ten chleb, którym dzieliliście się ze wszystkimi dzisiaj tutaj zebranymi, symbolicznie wszystkimi mieszkańcami województwa łódzkiego i nie tylko? Czuję się naprawdę bardzo doceniona, wyróżniona. Bardzo mi przyjemnie, że zostałam gospodynią tych dożynek. Dziękuję bardzo wszystkim za uznanie mojej ciężkiej pracy. Proszę mi powiedzieć, co można w takim szczególnym dniu, symbolicznym święcie plonów, życzyć wszystkim rolnikom? No, przede wszystkim udanych większych może na przyszły rok plonów ewentualnie, bo w tym roku jest bardzo ciężki rok. No, wytrwałości, bo można powiedzieć, że rolnictwo teraz jest cięższe po prostu. Coraz większe wyzwania są w ogóle z Unii Europejskiej, w ogóle z Polskiego Ładu, także jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Chociaż nasza praca jest ciężka, ale bardzo potrzebna dla naszego kraju. Trwajcie w tym, pracujcie, na pewno zostanie wasz wysiłek doceniony. Został doceniony podczas dożynek. Padło wiele serdecznych słów podziękowania dla pracy rolników, jej trudu i wartości. Dziękujemy wszystkim rolnikom, bo w naszym województwie rolnictwo jest bardzo zróżnicowane. Dziękujemy sadownikom, tym, którzy uprawiają, hodują, tym, którzy zajmują się warzywami, ale także tym, którzy zajmują się przetwórstwem, eksportem naszej wspaniałej polskiej żywności. Dziękuję wszystkim firmom, które na pierwszym miejscu stawiają jakość żywności, aby ta jakość była najwyższa, żeby była zdrowa, żeby nie tylko cały świat, cała Europa chwaliła nas za jakość żywności, ale przede wszystkim, żeby przyszłe pokolenia zdrowo i długo żyły. Ten rok był rokiem bardzo trudnym dla rolników,
ale zbiory, które ostatecznie udało się zebrać, okazały się tylko niewiele słabsze niż te w ubiegłym roku, więc mogę zapewnić naszych konsumentów, mieszkańców województwa łódzkiego i naszego kraju, że nikomu nie zabraknie na stole polskiego chleba, polskiego zboża, polskich owoców i warzyw. Druga sprawa bardzo ważna to taka, że dbamy o to, aby była stabilizacja cenowa zarówno dla rolników, jak i dla konsumentów, bo ostatni rok z uwagi na tą rosyjską inwazję na Ukrainę pokazał, że ta niestabilność nie służy zarówno rolnikom, jak i konsumentom, że to budzi duże niepokoje społeczne. I po trzecie podejmujemy takie działania, żeby to, co rolnicy na co dzień robią, było dla nich opłacalne, poza tą pasją, umiłowaniem do ziemi jest przede wszystkim miejsce pracy, miejsce, dzięki któremu rolnicy mogą wyżywić swoje rodziny, te rodziny rolnicze mogą funkcjonować, dlatego w imieniu ministra Czesława Siekierskiego, również w imieniu własnym, chciałbym podziękować wszystkim rolnikom z województwa łódzkiego przy okazji dzisiejszych dożynek wojewódzkich w tej symbolicznej, historycznej Spale, gdzie prezydent Ignacy Mościcki wprowadził te dożynki jeszcze pod koniec lat 20. za to, że żywią i bronią nasze województwo. Żywią i bronią w tym wymiarze bezpieczeństwa żywnościowego. To historyczne miejsce, tak jak zostało powiedziane. Być może, że kolejne powinny być na terenie Centralnego Ośrodka Sportu, bo tam jest zdecydowanie więcej miejsca i te prezydenckie tam się odbywały. Wszystko przed nami. Myślę, że z takim zarządem, z panią marszałek Skrzydlewską, to wszystko, po prostu to województwo pójdzie ku świetlanej przyszłości. Pani marszałek, pani na co dzień ma kontakt z rolnikami. Często pani się nawet w rodzinnych miejscowościach z nimi spotyka. Proszę powiedzieć, jakie na dzień dzisiejszy dla nich są najważniejsze sprawy i czego można im życzyć? Dla nich najważniejszą sprawą zawsze jest zdrowie, bo jak się rozmawia z rolnikami, to mówią o zdrowiu, bo jeżeli mają zdrowie, to oczywiście mogą też pracować. Pracy mają aż nadmiar. Mają problemy ze suszą, z powodziami, czyli z zmianami klimatycznymi. Natomiast mam do czynienia również nie tylko z samymi rolnikami, ale również z przetwórstwem, czyli z pracami, które są wokoło rolnicze. Także to też jest ciężka praca, znów pod względem handlowym, logistycznym. Czego chciałaby życzyć pani marszałek, pani Agnieszka Ryś osobiście, tak rolnikom nie tylko w województwie, ale w ogóle w Polsce? Wszystkiego dobrego, w szczególności zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń i aby nie zabrakło nam żywności i aby rolnicy byli zadowoleni ze swojej pracy i żebyśmy się szanowali wzajemnie. Tego bym chciała. Ja chciałem również dołączyć do tych podziękowań, podziękować właśnie rolnikom za to, że za ich trud, za ich ciężką pracę na roli, oczywiście, którą wykonują tak naprawdę codziennie, po to właśnie, żebyśmy mieli ten symboliczny chleb, żeby go nie zabrakło na polskich stołach. Także ja się bardzo cieszę, że pani marszałek Joanna Skrzydlewska reaktywowała te dożynki i że możemy w Spale właśnie dzisiaj rolnikom dziękować za ich ciężką pracę. Okazją do podziękowań, ale już w wymiarze lokalnym, są dożynki powiatowe i gminne. Te planowane między innymi w gminie Burzenin. Ten rok dla nas nie był najgorszy, bo omijały nas takie kataklizmy, jakieś burze, grady. Nie mieliśmy na swoim terenie tego typu trudności, ale niemniej jednak w tej chwili często susza się daje we znaki i rolnicy również na te niepogody też narzekają. Niemniej jednak sądzę, że w tym roku jednak jest dużo powodów do zadowolenia. U nas na pewno też na dożynkach nie zabraknie bochenka chleba i myślę, że wszyscy będziemy podobnie jak dzisiaj tutaj właśnie na Święcie Wojewódzkim będziemy mogli się spotkać i świętować. A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Podczas dożynek województwa łódzkiego w Spale zaprezentowało się 100 kół gospodyń wiejskich. Zorganizowano 5 stref atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W strefie wystawców można było się zapoznać z ofertą m.in. instytucji województwa łódzkiego. Była też specjalna edycja jarmarku spalskiego, a także twórcy ludowi i rękodzielnicy. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszyły się stoły z gastronomią, uginające się pod ciężarem swojskiego jadła. Co pysznego dzisiaj dla wszystkich przygotowałeś?
Jest oczywiście wspaniała atmosfera, jak zwykle na dożynkach wojewódzkich. Bardzo duże tłumy ludzi, goście dopisali. My przygotowaliśmy świnkę na Hawajach, czyli tradycyjnie, ponieważ jesteśmy, mówię, kołem gospodyń wiejskich z Janisławic. To jest gmina Głuchów, powiat skierniewicki. Więc świnka tradycyjnie, wieprzowina, bo to nasza taka polska tradycja, tradycja wiejska, na Hawajach, bo wakacje, żeby była taka nuta egzotyki. I te Hawaje to jest tradycyjna kapusta, troszeczkę pomieszana z ananasem. Co w waszym regionie jest takiego dla was charakterystycznego, jedynego, po co warto do was przyjeżdżać? Na pewno nasze tradycyjne stroje i to nie są stroje, które są gdzieś kupione, tylko to są nasze stroje jeszcze naszych babek, wyciągane gdzieś z kufr, przechowywane, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I u nas te stroje żyją, bo u nas w Janisławicach co roku odbywają się procesje. Procesje są uroczyste w tych strojach. W tych strojach bywa, że chrzcimy nasze dzieci, a na pewno dziewczynki idą do pierwszej komunii. Piękne ręczne hafty, łowicki strój, też ręcznie haftowane fartuszki, zapaski. Te tradycje musimy utrzymać, tak? Także będziemy do tego dążyć, żeby po prostu to wszystko było jeszcze, jak to się mówi, no, utrzymywana ta tradycja. Widzę, że energia was rozpiera, tak, że tak, jesteście na tle pięknej chałupy łowickiej, tak? Koło gospodyny Wicie. Bardzo mi miło, że zechciałyście z nami porozmawiać. Proszę mi powiedzieć, czym ten dzień w dniu dzisiejszym jest dla was? Dla nas po prostu są to dożynki, z które staramy się co roku być na nich, spotkać się i przyjechać ludzi, ugościć tym, co potrafimy i co mamy. Staramy się za każdym razem upiec jakieś ciasto, jakąś poczęstować czymś dobrym i wypiec naszych po prostu z Wicia. Po prostu chcemy zaprezentować nasze dobre produkty, jakie po prostu robimy. No właśnie mówię o tych dobrych produktach. Proszę powiedzieć, co jest takiego w Wiciach, gdzie indziej tego się nie spotka. U nas na przykład na naszych stronach jest bardzo dużo pomidorów, więc dlatego stanęliśmy przy zupie krem, które jest bardzo dobre, bardzo szybko można ją zrobić, a dzieci ją uwielbiają, więc postawiliśmy na prosty, zwykły ten, takie szybkie danie. Ale ta zupa krem takiej drogiej z pomidorów się nie spotka. No nie, dlatego że to po prostu muszą być nasze polne, niepryskane przede wszystkim pomidory i po prostu zblendolowane, świeże i to są nasze ekologiczne. Mamy tu też panów w pięknych kapeluszach. Tak, to są panowie, którzy w kapeluszach łowickich i również przygrywają, tak? Przygrywają, żeby po prostu ludzi przytłumić do naszego stoiska. Tu mamy rękodzieła, żeby każdy zobaczył, jak to wygląda. Własnoręcznie robione naszyjniki, jakieś laleczki, żeby ktoś coś z tego wyniósł i przyniósł sobie do domu jakąś pamiątkę. Wie pan co, ja myślę, że przy każdym z tych stołów jest coś wyjątkowego i każdy coś dla siebie znajdzie. Tego jestem przekonany. Dokładnie, zupa z serwatki, zupełnie inaczej robione bigosy. Także bigos z cukinii był przepyszny. Także polecamy wszystkim. Czego byście chcieli życzyć wszystkim tym, którzy pielęgnują te tradycje, rolnikom również? Żeby każdy prezydent, który przyjeżdża, świętował dożynki prezydenckie w Spale. Każdy, jaki będzie następny. A ja życzę tego, żeby to nigdy nie zginęło. Po to przywozimy swoje ratolośle tutaj, żeby im pokazać, że tradycja jest piękna i ważna. Tak, dokładnie, żeby wytrwale dalej w tym dążyły do tego, przekazywały to swoim dzieciom, no bo młodzież to już wiadomo, tak mniej się tym interesuje, ale to jest ważne właśnie, bo tego jest coraz mniej. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs Kulinarne Inspiracje Łódzkiego. W kategorii dziarskie i jarskie pierwsze miejsce zdobyła gruszczonka przygotowana przez KGW z Lubowidzy. W kategorii mięsne specjały komisja konkursowa pierwszym miejscem nagrodziła gulasz z dzika przygotowany przez KGW z Teresy. W kategorii zupy z chałupy za najlepszą podczas tegorocznych dożynek komisja uznała żur w wykonaniu stanisławiczanek przygotowany przez KGW ze Stanisławic. Ostatnia kategoria była dla miłośników deserów, bo startujące w niej koła przygotowały słodkie fantazje. Pierwsze miejsce otrzymało KGW w Niedyszynie za kruche niedyszyńskie. Dożynki wojewódzkie były też okazją do wyróżnienia zasłużonych rolników z naszego regionu. Honorowe
honorowe odznaki Zasłużone dla Rolnictwa przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali Adam Szulc, Jacek Walczek, Radosław Śmigielski, Janusz Kwiecień, Wojciech Misztela i Roman Maciejek. Nagrodzono też laureatów konkursu kulinarnego Bitwa Regionów. Stanęło do niego 5 kół gospodyń wiejskich wyłonionych w eliminacjach regionalnych. Najlepszymi z najlepszych Łódzkiem zostały ogłoszone panie z KGW w Branicy w powiecie zduńskowolskim, które przygotowały kwasek gotowany na mięsie z królika. Wojewódzkie Święto Plonów w Spale zakończyły koncerty gwiazd. Na scenie wystąpili Oskar Cyms i Dawid Kwiatkowski. Żeby jutro mieć telewizję i taki internet pełen wszystkiego, to trzeba... Dziś zadzwonić na 601 601 601. I tyle? No tyle. A co byś jeszcze chciał? Klówkę. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601 601 601. Elektra. Mówisz? Masz. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy.
tyle dyscypliny. No szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Vectra. Mówisz? Masz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter często punktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Tyle dyscyplin. No szkoda, że nie ma podłączania internetu i telewizji na czas, bo my byśmy... Złoto dziś, złoto. Dziś dzwonisz, a jutro masz internet i telewizję z kanałami sportowymi w cenie. Wectra. Mówisz? Masz. Jeśli szukasz miejsca na relaks i wypoczynek nad morzem i to nie tylko w okresie wakacji, zapraszamy do Ostoi Maltańskiej w Jeziorzanach. U nas sezon letni trwa od 1 maja do 30 października. Tutaj znajdują się klimatyczne drewniane domki o wysokim standardzie. Ich położenie i piękne otoczenie zapewniają spokój, prywatność i odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Przy każdym domku znajduje się miejsce do grillowania oraz wiele zabawowych elementów w postaci zjeżdżalni, domków, zameczków i innych zabawek. Jest także kochany przez dzieciaki stacjonarny plac zabaw. Nasi goście mogą korzystać z krytego basenu z podgrzewaną wodą oraz z sauny fińskiej. A nad morze, do oddalonego zaledwie o 2 km Jarosławca, mogą udać się meleksem lub rowerem, w tym elektrycznym. W naszym ośrodku jest też grota solna stężnią, która korzystnie wpływa na drogi oddechowe, układ krążenia oraz układ odpornościowy. Zrelaksować można się też w grocie bursztynowej, której działanie zredukuje stres i poprawi jakość snu. Zaledwie 600 metrów od naszego ośrodka znajduje się urokliwe jezioro Wicko. To dawna zatoka morska oddzielona od morza lesistą mierzeją. Na rejs po tym pięknym akwenie zabierzemy Państwa naszym maltańskim jachtem. Na terenie ośrodka znajduje się restauracja maltańska, słynąca z szerokiego wachlarza dań z ryb oraz tradycyjnej kuchni polskiej, która zadowoli każdego smakosza. Dania są tworzone z produktów najwyższej jakości, kupowanych od miejscowych rolników i hodowców. W restauracji przez cały rok organizujemy różnego rodzaju przyjęcia i imprezy okolicznościowe. Zapraszamy, Ostoja Maltańska, Jeziorzany koło Jarosławca, ulica Nadmorska 3B, telefon 570 464 746. Latem, niedzielne popołudnia to tradycyjnie artystyczne doznania w niezwykłych okolicznościach przyrody. Przed nami 27. edycja letniego salonu muzycznego w Bażantarni, który na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych imprez kulturalnych w Elblągu. Dla miłośników dobrej muzyki i teatralnych doznań ETK przygotowało 8 wyjątkowych spotkań. Wszystkie koncerty i teatralne sceny przy stoliku tradycyjnie rozpoczynać się będą o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Po raz kolejny w ramach salonu muzycznego odbędą się również arcyciekawe spacery przyrodniczo-historyczne, a także wystawa rysunku satyrycznego. Na letni salon muzyczny zapraszają Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Człowiek od tysięcy lat uczył się, jak korzystać z bezkresu wody. Zastanawiał się, co jest po drugiej stronie. Ta ciekawość popychała go do dalekich wypraw w nieznane. Morza i oceany dawały pożywienie. Stawały się miejscem pracy. Wraz z rozwojem cywilizacji wykształciły się zawody związane z pracą na morzu, a wraz z nimi rodziła się kultura morska, zwyczaje i tradycje ludzi morza.
Wśród zielonych wzgórz ojciec mój zbudował dom. Wokół rosły krzewy bzu. Całe lata tam spędzaliśmy pośród łąk i torfowych grząskich pól. Miałem tego dość, chciałem uciec, chciałem biec i jak ptaki z wiatrem dać. Ludzie drzewom przecież niepodobni są, żeby w jednym miejscu stać. A ta łajba jest całym domem. Ty znika ląd, ona serce ma, które pije w nim. Ding dong, ding dong, jak wolności łyk, tak jak wiatr szept. Szczęśliwy dom, może wzywa mnie z całych swoich sił. Jednym z elementów kultury jest muzyka morska. Szanty, które nadawały rytm pracy na pokładach dawnych żaglowców, pieśni ceremonialne, pieśni kubryku, czyli czasu wolnego oraz te związane z charakterem wykonywanej pracy. Brać na gitary, Bosma znowu na bandy nas gra. Brać na gitary, przyjaźnie, że stary rzek, dżonka na kanaka czuwa jej, że zaraz nam pozostanie czek. Dżonka na kanaka czuwa jej, o czuwa jej, o czuwa jej. Dżonka na kanaka czuwa jej, o czuwa jej, o czuwa jej. Dżonka na kanaka czuwa jej. Kiedy kliper wsunął na Cape Horn, ciąg ten ile ciąg, przeżyliśmy wtedy ostry sztorm. O, ciąg ten ile ciąg, ciąg ten ile, ciąg tę linę mocno, ciąg tę linę, o, aż zabraknie sił. Ri tę linę, o, wichry szmaty potną, w ręce pluś linę, o, i wyciągnij ją. Wszystko gotowe, mamy ręce pro, ładunek na dole, dobry mamy. Są wyrzucone, odpływamy stąd, płyjemy we dolora. Jednym z miejsc, gdzie można posłuchać pieśni morskich, jest Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej w Gdyni. Impreza już o długoletniej tradycji, która jest jedną z najstarszych tego typu imprez w Polsce. W tym roku mieliśmy dwie sceny festiwalowe. Pierwsza na pokładzie Daru Pomorza i tutaj występowały zespoły prezentujące tradycyjne pieśni morskie. Druga scena festiwalu była położona tuż obok Teatru Muzycznego w Muszli Koncertowej i tutaj mieliśmy okazję wysłuchać zespołów, które śpiewały nie tylko tą tradycję, ale także i współczesne piosenki morskie. Oby prawie wokół globu marzył mały chłopiec John. Jak Magellan albo Kolumb chciał odkrywać nowy ląd. Choć niewiele jeszcze liczył lat, o morzu ciągle śnił. W porcie często bywał wiatrem i żaglami ciągle żył. Czeka przygód sto. Czy za siódmym morzem odnajdę dom, a w domu sól i chleb, i braci pomocną dłoń. Dokąd wiedziesz szlak, dokąd Wicher gna i gdzie horyzont ma lepszy świat. Na każdej z dróg wydeptane ślady, przed tobą tędy szło stół. Czy na bieli rad księgi swoich dni zapiszesz pieśń czerwienią mógł. Jednej z wysp za koralni sznur, tu bylec złoto dał i poszli
wszyscy ten dziki kraj, bo złoto mieć każdy chciał. I wielkie szczęście spotkało tym, co wyszli na ten brzeg. Bo pełne złota ładownie są i każdy bogaczem jest. Dar Pomorza od początku służby pod polską banderą był ambasadorem Polski i polskiej kultury. Dzisiaj również jako statek muzeum pełni taką rolę. Statek ten ma 111 lat, zbudowany w 1909 roku w Hamburgu w stoczni Bloch w Wesel. Przez 10 pierwszych lat do 1939 służył jako statek szkoleniowy marynarki niemieckiej. Potem został oddany Francuzom w ramach repatriacji po I wojnie światowej. Przez 10 lat statek był nieużywany, no i wyglądał jak złom. Został zakupiony za 7 tysięcy szterlingów. Nazwę otrzymał Pomorze. Nazwa ta została potem zmieniona ze względu na to, że Dar Pomorza został zakupiony ze składek Pomorzan. Dar Pomorza w tej chwili jest już muzeum. Mamy bardzo, bardzo dużą ilość zwiedzających. Dochodzi ta liczba nawet do 2000 dziennie. Pokład Daru Pomorza jest doskonałym miejscem popularyzowania kultury morskiej. Podczas sezonu wakacyjnego, kiedy jest najwięcej ludzi, odbywa się Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej. Moje morze, kołysanej wolności, moje morze, napiętej miłości, moje morze, ty każesz, wynagradzasz, moje morze, jak kochasz, tak zdradzasz. Dymek ulatuje, jak przyjaciół duszę, zamówię modlitwę, może znów się wzruszę. Świat tak uciekając, z życia ciągle dmi i po tylu latach wciąż mi się śpi. Hej, panno, powiedz po co ze, nic nie zatrzyma mnie, bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, mała, wrócę, to nasz los, nie taki zły, bo ta duka to wór zatra. I wieloryba kły, a więc krzyczą, odwagę w sercu miej. Wielorybów cielska groźne są, lecz dostaniemy je. Pomorze ze swoimi tradycjami morskimi i rybackimi jest miejscem, gdzie każdego roku można zobaczyć wiele imprez regionalnych związanych z kulturą morską. Dlatego warto tutaj przyjechać nie tylko dla pięknych plaż i morza, ale tak, żeby poznawać ciekawą kulturę ludzi morza. Kultura rybacka, kultura morska jest częścią tożsamości naszego regionu, regionu Pomorza. Kultywowana przecież od wielu, wielu pokoleń. Wcześniej to rybacy, rybołówstwo, ale potem żeglarze. Jest jakby oczywiste, że te sentymenty związane z morzem znajdują swoje odzwierciedlenie również w pieśni, w piosenkach. Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej jest tego dobitnym przykładem, że chcemy o morzu śpiewać, że chcemy wydobywać niejako z niego nie tylko romantyzm, ale często też i ciężką pracę rybaków, marynarzy. To nie jest tylko rozrywka przy szantach. To jest część głęboko zakorzenionej kultury, która znajduje swoje odzwierciedlenie w piosence, w pieśni, często też w zabawie. Na rzekach cię jedno miejsce jeszcze jest. Zostaw lot i trudne sprawy. Wolnością cieszyć się, morska fala ukołysze, wiatr
wakacji gdzie? Żagi pełnych wiatrów, nie zapomnisz, ja to wiem. Słony krajobrazów, morza w nocy i w dzień. Żagi pełnych wiatrów, nie zapomnisz, ja to wiem. Gdy nad gdyńskim portem zaświeci nam słońce po długim zimowym śnie, rozkwitną znów białe żagle u rej, wietrze wiej i muchy. Przytulna Kea już męczy nas nudą powszednich lądowych spraw. Rozgorzał ogień nam w sercach już czas, hej żeglarze, już czas. I kotwicę mokrą zawieźmy u bór, wiatr niechaj melodię gra. Może poniesie miarowy nasz wtór żeglarskiej pieśni przez świat. Pamiętam wielokrotnie z historii choćby życia mojej rodziny, kiedy śpiewało się przy porządkowaniu haczyków, których było zwykle kilka tysięcy. To trwało zwykle bardzo długo, ale panie i dzieci, które pracowały przy tych haczykach, śpiewały. Bardzo nam zależy na tym, żeby kultywować tę część naszej kultury, naszej tożsamości, żeby pieśni, piosenki nie zanikły i nadal mogły bawić nie tylko miejscowych, ale także tych, którzy przyjeżdżają, żeby poznać tutaj odrębność kulturową Pomorza i odrębność kulturową Nordy. Lewyce, lewyce, coś dla ty robi ta. Napryjemy ze sebe i kawej się z kizi rabi se zi. Napryjemy ze sebe i kawej się z kizi rabi se zi. Rewyce, rewyce, a gdzież wa jedze ta. Jedzemy na meże, na węci węgle, że na to wiedzimy, że. Jedzemy na mleże, na węci węgle, że na to wiedzimy, że. Muzyka łączy ludzi. Łączy także różne nacje mieszkające nad brzegami mórz i oceanów. Często wspólne są także tematy poruszane w tekstach piosenek. Jesteśmy częścią tej samej wielkiej rodziny kultury morskiej, dlatego trzeba o nią dbać i przekazywać tradycje ludzi morza kolejnym pokoleniom. Thank you.
Dzieje ziemi wieluńskiej to w dużej mierze dzieje wielkich szlacheckich rodów, historia rodzin i historia obiektów sakralnych, obronnych, dworskich, które dzięki fundatorom zostały wzniesione i do dzisiaj cieszą oko. Wśród nich rodzina Bartochowskich Herburola, która przybyła na ziemię wieluńskie z ziem sieradzkich. Stamtąd przybyła, tutaj wrzeniła się i rozpoczęła budowę pięknego dworu, zachowanego na szczęście do dzisiaj. To czteroalkierzowy, modrzewiowy dwór kryty gontem. Dwór, który powstał dzięki przedstawicielowi tej dynastii, Władysławowi Bartochowskiemu. Syn Władysława, Wojciech, wybudował olbrzymi, zachowany do dzisiaj spichlerz. Był też fundatorem pięknego kościoła w Skomlinie. Kościół pod wezwaniem świętego Filipa i Jakuba to jedna z najciekawszych drewnianych świątyń ziemi wieluńskiej z 1746 roku. Na szczególną uwagę zasługują malowidła naścienne, siedem sakramentów świętych. Całość tworzy swoistą Biblię Pauperum, czyli średniowieczny rodzaj książki zawierającej graficzne przedstawienie scen ze Starego i z Nowego Testamentu. Nie każdy w tamtym czasie potrafił czytać, natomiast obrazy każdy mógł zinterpretować, szczególnie kiedy one były bardzo ciekawie przedstawione. Nawiążę tutaj do jednego z sakramentów, konkretnie sakramentu małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę na to, jak są ciekawie ubrani, jakie kolory dominują. Mężczyźni, jak przystało na epokę, w konturzach, żupanach, z pasami kontuszowymi, do których przymocowane są szable. Natomiast kobiety w strojnych sukniach, bogatych i pięknie prezentujące się. Także każdy z tych elementów malatury naniesionej na ściany czy na strop kościoła Skomlińskiego zasługuje na szczególną uwagę. My dzisiaj skupiamy się na szlachcie, o niej mówimy. Rodzina Kożuchowskich Herbudoliwa to kolejni znani i zasłużeni szlachcice, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii. Jeden z nich szczególnie, Stanisław Kożuchowski, cześnik ziemi wieluńskiej, poseł na Sejm, a przede wszystkim prawnik. Jesteśmy przed bardzo ważnym dokumentem. To kapitalna księga, zbiór ustaw rządowych wydrukowanych w Mokrsku Podwieluńskim w roku 1732. Dla nas bardzo ważna inskrypcja jest na samym dole. Mówi o tym, że w 1732 roku cześnik ziemi wieluńskiej Stanisław Kożuchowski z Mokrska razem ze swoją córką wydrukował taki zbiór. Stanisław Kożuchowski był jednym z pierwszych, który zebrał wszystkie prawa i ustawy od 1550 roku do początku lat 30. XVIII wieku. Pierwsze wydruki podarował królowi Augustowi II Sasowi w roku 1732. Rodzina Kożuchowskich przybyła na ziemię wieluńskie do Mokrska już w XVI wieku z Mazowsza, z tamtejszego Kożuchowa. Szczególnie jednemu poświęćmy chwilę. To Aleksander Kożuchowski, pułkownik, podpułkownik, postać, która bardzo mocno wrosła w historię Mokrska. Być może w krypcie grobowej pod kościołem znajdują się jego prochy. Jest to nadal zagadka. Może kiedyś tę zagadkę uda się rozwinąć, rozsupłać. Na to czekamy. Symbole upamiętniające Kożuchowskich nieprzypadkowo są zlokalizowane przy kościele. Są oni bowiem fundatorami świątyni pod wezwaniem świętego Stanisława w Mokrsku. We wnętrzu znajdują się cenne ołtarze z XVII i XVIII wieku. Równie cennym zabytkiem jest pochodząca z tego samego okresu co ołtarze ambona. Na XVII wiek datowana jest także wykonana z kamienia chrzcielnica. Warto też zwrócić uwagę na zabytkowe dekoracje stukowe, upiększające sklepienie. Wracamy do Wielunia. Miasto było niegdyś otoczone fosą i murami obronnymi. Nad nimi górował zamek. Na stopień obronności wpływała także fosa, którą świetnie widać na starych mapach miasta. Jeśli mowa o obronnych fortyfikacjach, nie można pominąć baszty z przełomu XIV i XV wieku. Miała też drugą ważną funkcję. Na tyle istotną, że w pamięci dawnych mieszkańców Wielunia utrwaliły się trzy nazwy tejże baszty. Mówiono o niej, że jest to baszta męczarnia, katownia
lub też używano nazwy piekarnia. Wszystkie te nazwy związane były z faktem, iż w tej baszcie swoją siedzibę miał kat wieluński. Kat, który odnotowany jest, iż Wieluń było stać na posiadanie własnego kata w XVI wieku w okresie największego rozkwitu miasta Wielunia. Ziemia wieluńska z dawnym miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, szlacheckimi korzeniami i wspaniałą zabudową. Perełka architektoniczna województwa łódzkiego, a historia zacna, warto przy niej przystanąć.